Rosy i Rosa prowadzi 2-0, a po 20 minutach gry w Łańcucie remis po 36. No i zaczynamy trzecią odsłonę tego meczu. Trzecia kwarta spotkania przed nami zaczyna Sokół Łańcuc. Z numerem czwartym Tomasz Fortuna, z numerem 11 gra oczywiście Piotr Hałas, z 15 Maciej Klima, teraz on niecelnie, z numerem 17 Marcel Wilczek i z numerem 9 Paweł Bogdanowicz, to piątka Sokoła, a w zespole Rosy Radom z piątką Piotr Kardaś, z numerem 9 Artur Donigiewicz, z numerem 42 Hubert Radke, z numerem 19 Michał Nikiel i z numerem 45 Marcin Kosiński. Już Rosa, Kosiński 1-1, a ładnie wycofał na obwód do Kardasia. Kardaś ma dobry rzut za 3 punkty, ale tym razem nie trafia. Zbieram Michał Klima. Protestowali tam sędziowie, zawodnicy Łańcuta, że domagali się faulu, ale to bardziej próba wywarcia presji na sędziów niż rzeczywiste pretensje. Już zespół z Łańcuta za 3 punkty próbował Hałas, ale nie trafił. No i przewinienie Artura Donigiewicza. Przepychali się tam z Tomaszem Fortuną. Sędziowie zinterpretowali to jako faul zawodnika z Radomia. Piotr Hałas. Bogdanowicz. I za 3 punkty niestety Tomasz Fortuna, więc 39-36. No, pierwsze punkty w tym meczu dla Sokoła. W tej kwarcie oczywiście dla Sokoła. Michał Nikiel, będzie odpowiedź? Jest odpowiedź, znakomicie pod koszem Michał Nikiel. Michał Nikiel obok Artura Donigiewicza, najlepszy zawodnik pierwszej połowy. 15 punktów Donigiewicza, 13 Nikiela, reszta jak gdyby mało widoczna. 28 z 36 punktów drużyny, dwaj zawodnicy. No tak, tak jakby potrzebowali jeszcze więcej czasu, żeby strzelić się w te obręcze. W przeciwieństwie do zawodników Sokoła Łańcuc, którzy trafiają jak natchnieni. To już kolejna trójka, także są nadal bardzo groźni. Szósta trójka w tym meczu Sokoła, to fakt, 42-38, a tylko jeden rzut za 3 punkty Radomian. Ta statystyka mówi wiele i ta statystyka oddaje tę przewagę, którą teraz widzimy na tablicy wyników. 42-38 dla Sokoła, jeszcze na dodatek błąd 3 sekund drużyny z Radomia. No i tutaj odzywa się łańcucka publiczność, która wierzy w to, że będzie zwycięstwo Łańcucian w tym meczu i będą jeszcze jutro emocje w hali sportowej w Łańcucie. Ale jeszcze dużo czasu gry przed nami. Marcel Wilczek tym razem niecelnie. Kto zbierze? Bogdanowicz bardzo ambitnie, ale już stał na linii końcowej. Zauważył sędzia i piłka z boku dla zespołu ROS. Z numerem 13 Jakub Zalewski, z piątką Piotr Kardaś, z numerem 41 Tomasz Pisarczyk, z 19 Michał Nikiel i z 9 Artur Donigiewicz. To piątka Rosy w tym momencie. Kardaś za 3 punkty. No i wreszcie jest trójka, druga dopiero trójka Rosy, ale ważna trójka, bo niweluje przewagę tylko do jednego punktu. No może właśnie Piotrek Kardaś da taki dobry impuls do celnych rzutów z obwodu. Bez tej trójki będzie no niezmiernie ciężko wygrać z groźną u siebie drużyną Sokoła. Sokoły czują dobry rytm swojego parkietu, tutaj wsparcie publiczności. Jak widać, zresztą po przebiegu wszystkich konfrontacji, także ligowych, przegrywały tu najmocniejsze ekipy zaplecza Ekstraklasy. 42-41, no i niestety kolejne rzuty wolne dla Sokoła. Drugie przewinienie Rosy w tej kwarcie, Marcel Wilczek na linii rzutów wolnych. Wilczek, to jego szósty punkt w tym meczu. I jeszcze raz skrzydłowy Sokoła Łańcut. Wilczek jednak słabo pod względem skuteczności. 1-6-2 w pierwszej części gry. Teraz dwa razy celnie, 44-41. Trzypunktowe prowadzenie Sokoła Łańcut. Kardaś. Zalewski. Pisarczyk. Kardaś. Blisko straty i niestety strata Rosy. Już Wilczek. Klima, Wilczek za 3,
nie trafił, zbiera Donigiewicz. Donigiewicz dzisiaj bardzo wszechstronny i zbiera, i punktuje, i asystuje. Bardzo dobra gra tego zawodnika. Nikiel, Sarczyk, Zalewski, Kardaś, jeszcze raz za trzy, ale tym razem niecelnie. I zbiera Tomasz Fortuna. Hałas, ale strata, jest szansa na kontrę. Kardaś, fantastycznie do Donigiewicza, który podpisuje się efektownym sadem. No, niecałe 1,90 wzrostu, ale wyskok jest. No tak, miejmy nadzieję, że taki slam dunk z dobrym kontratakiem będzie takim sygnałem do walki. No, to było po przechwycie Piotra Kardasia, niewymuszonym błędzie Piotra Hałasa. Być może te trudy meczu, trzech trudnych spotkań, dadzą się w końcu we znaki Sokoło. Kolejna dobra akcja w obronie Rosy, już piłka w ataku. Kardaś będzie rzucać za trzy, nie? Szuka Pisarczyka, Tomasz Pisarczyk, 1-1. Fantastycznie z Bogdanowiczem, ale błąd w ataku, chyba rolowanie zagwizdali sędziowie. Więc będzie szansa dla Sokoła. 44-43 dla gospodarzy, jednopunktowe prowadzenie Sokoła w połowie trzeciej kwarty spotkania. Hałas już pokazuje, co będą grali łańcucianie. Fortuna do Wilczka, Wilczek za trzy punkty i tym razem skutecznie. 47-43, 7 trójek Sokoła przy tylko dwóch celnych rzutach za trzy punkty Rosy. No to jest element, który na razie decyduje o tym, że łańcucianie na minimalnym prowadzeniu. No zdecydowanie tak. Co gorsze, te trójki padają z czystych pozycji. Widzimy praktycznie Marcel był bez nacisku kryty w strefie linii 6,75 cm. W związku z tym miał dużo czasu na przymierzenie. I jak widzimy, bez problemów zdobył kolejne punkty za trzy. No i zobaczmy na odpowiedź Rosy. Kardaś znakomicie. No, pierwsza połowa dla Donigiewicza, druga może dla Kardasia. No miejmy nadzieję. Dopóki nie zacznie wpadać z obwodu, musimy ciężar zdobywania punktów przenieść w strefę podkoszową. Idzie to opornie, niemniej wynik cały czas jest blisko i to jest pocieszające. 47-45, rzeczywiście jak na taką skuteczność Rosy. No słabą skuteczność na razie, to nie jest zły wynik. Ważne, że zbiórki poprawiła Rosa dość wyraźnie, bo po pierwszej kwarcie było 12-7 w zbiórkach, po drugiej kwarcie już remis. No i ta lepsza gra pod tablicami tu może być kluczem do sukcesu w tym meczu. Dobra defensywa, więcej ruchu w obronie. Byleby jeszcze zatrzymać obwód łańcucian. Zupełnie wymuszony rzut Fortuny i jeszcze faul przy zbiórce Wilczka. No i przerwa na żądanie trenera Dariusza Kaszewskiego, bo ta przewaga już nie jest tak wyraźna. No i łańcucianie, co tu dużo mówić, chyba będą potrzebować coraz więcej takich przerw po prostu na łapanie oddechu. Na szczęście trener Kaszewski nie ma ich w swoim zanadrzu bardzo wiele. Na tą połowę przysługuje mu jeszcze dwa timeouty, w związku z tym będzie chciał je gdzieś zatrzymać na ostatnie fragmenty meczu. Miejmy nadzieję, że stopniowo ta szala ze zwycięstwem będzie się przechylać na korzyść zespołu z Radomia. Wiadomo, no przyjechaliśmy tu w celu kibicowania naszemu zespołowi, w związku z tym na razie cieszę się, że ten wynik jest dość blisko. Powoli zaczną funkcjonować te elementy gry, które przesądzą o ostatecznym wyniku, czyli zastawienie, walka na tablicach. Miejmy nadzieję, skuteczność. Widzimy, że Rosa nie zwalnia, gra cały czas szybką koszykówkę, która no musi odcisnąć piętno na obrońcach z łańcucha. Oby tak było. Rosa szerszym składem. Choć na obwodzie Piotr Kardaś z Arturem Donigiewiczem ponad 19 minut w pierwszej połowie, więc tutaj pole rotacji chyba trochę ograniczone. No dokładnie. Trener Karol ma to szczęście, że ma dość szeroką ławkę. Widzimy jeszcze grę zawodników, którzy nie przywitali łańcuckiego parkietu. Trener Dariusz Kaszowski praktycznie gra sześcioma zawodnikami,
Pamiętamy epizod Piotrka Jägera, który występował pod koniec drugiej kwarty. No coraz więcej błędów po stronie łańcuckiej drużyny. Teraz tylko to wykorzystać. Teraz to tylko wykorzystać, dokładnie. Piotr Kardaś za linii końcowej, ucieka tam Zalewski, ale bardzo dobra obrona gospodarzy łańcucian. Piotr Kardaś. Zalewski do końca. No i skutecznie. Bardzo ładna akcja. Świetny lay-up Jakuba. Po pierwszej dobrej zasłonie spenetrował pod kosz i mimo bloku Klimy, który imponuje warunkami fizycznymi, nie przestraszył się i przelobował go. I mamy remis w tym spotkaniu, choć tylko na moment, bo hałas po dobrej asyście Klimy zdobywa kolejne dwa punkty. 3,5 minuty do zakończenia trzeciej kwarty spotkania. Klima. Jest przechwyt tego zawodnika. Fortuna. Niestety. 2+1 albo 2+0. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, ale to kolejna dobra akcja Łańcuta. Niewymuszony błąd. Maciek Klima świetnie się zachował w obronie. Dobrze asystował do Tomka Fortuny. No i to taka kara za zbytnie rozluźnienie w szeregach radomskiej ekipy. Wydawało się, że już jest dobrze, że już jest remis, a tymczasem szansa na 5-punktowe prowadzenie Rosji, jeśli wykorzysta ten rzut wolny. Łańcuta oczywiście, jeśli wykorzysta ten rzut wolny. Tomek Fortuna wykorzystał. 52-47. 3 minuty 16 sekund do zakończenia trzeciej kwarty spotkania. Piotr Kardaś. Gosiński. Niecelnie, nie ma skuteczności za 3 punkty, ale jest zbiórka Nikiela w ataku i jeszcze przewinienie Tomasza Fortuny. Trzeci faul łańcucian w tej kwarcie i trzeci faul Fortuny. Piłka z boku dla drużyny Rosy Radom. Jakub Zalewski. Piotr Kardaś. Hubert Radke do Zalewskiego. Zalewski. Teraz Radke. Na szczęście uratował piłkę. Zalewski rzuca z trudnej pozycji. Ale nieskutecznie pod koszami Radomianie. Szkoda tych szans Nikiela i Radkego. 52-47. 2 minuty 30 sekund do zakończenia trzeciej kwarty spotkania. Wilczak. Balawender. Dobry przechwyt Zalewskiego. Już szansa na kontrę. Nikiel. Nie, Kosiński, ale błąd kroków uznali sędziowie. No i kolejna szansa niewykorzystana. Szkoda tych szans. No, dobry przechwyt tutaj Jakuba Zalewskiego. Powalczył z hałasem. Ta akcja była jego zasługą. Niestety, Marcin Kosiński tak jakby rozkojarzony w tej sytuacji, w tym kontrataku. Szkoda. Mogła to być akcja przynajmniej 2+1. Niemniej dobre fragmenty w defensywie. Na to liczę, że ta twarda obrona przyniesie skutek. Oby tak było, oby jak najmniej łatwych punktów Sokoła w tej kwarcie. No ale ważna jest też skuteczność, bo brakuje dzisiaj tego rzutu za 3 punkty, który stworzyłby trochę przestrzeni w strefie podkoszowej. No te łańcuckie obręcze są specyficzne, twarde, a odbijają daleko piłkę. Widzimy, że jeśli nie ma czystego rzutu, właściwie wszystkie trafiają bardzo daleko na zbiórkę. Dopóki nie będzie pewności, ta ręka... Teraz fantastyczna akcja, 2+1 Piotra Kardasia. No jeśli nie z obwodu, to tylko z podkosza. Ale kluczem jest dobra defensywa i szybkie wyjście do ataku. No kolejna zespołowa gra obronna. Ta zespołowość nie tylko w ataku jest ważna, ale przede wszystkim w zespołowej grze obronnej. Tylko dobrą rotacją jesteśmy w stanie zmusić przeciwnika do większej ilości błędów, a co za tym idzie, też kontrataków. Piotr Kardasz na linii rzutów wolnych skuteczny, 52-50, minuta 54 sekundy do zakończenia trzeciej kwarty spotkania. A więc cały czas wynik na styku, cały czas Rosa w grze. Teraz blisko straty Bogdanowicz, ale jeszcze uratował piłkę. No i Fortuna też niecelnie. Piłka w rękach Piotra Kardasia. Znakomite podanie na kontrę do Zalewskiego.
Nie ma punktów. Poprawny blok uznali sędziowie. Są brawa od łańcuckiej publiczności. Jest niestety trójka Marcela Wilczka. Szkoda, bo zamiast remisu 5 punktów przewagi i znów trzeba odrabiać straty od nowa. No dokładnie, mieliśmy tutaj akcję na remis. Spodziewaliśmy się przewinienia, tymczasem sędziowie puścili to. Blok był faktycznie czysty. A teraz bardzo mocny faul Piotra Hałasa. Nie odpuszczają, grają twardy basket. Stawiają wszystko, co mają w tej chwili. Trzeba przyznać jednak, że mecz walki, jak to w playoffach, może się podobać. No dokładnie, dużo twardej męskiej koszykówki. Myślę, że sędziowie też muszą to wszystko udźwignąć. Gra robi się coraz bardziej brutalna, a kiedy pojawią się jeszcze dodatkowe nerwy, może tu być naprawdę jeszcze bardzo ciekawie. Może być gorąco, bo wynik wciąż na styku, 54-50, ale dwa rzuty wolne dla Michała Nikiela. Michał Nikiel, jeden z wyróżniających się środkowych zespołu z Radomia, można powiedzieć, że bardzo dobrze wypełnił lukę po Pawle Wiekierze odsuniętym do rezerw. Dokładnie, tutaj mieli okazję pojawić się zawodnicy, choćby tacy jak Tomasz Pisarczyk, którzy do tej pory grali dużo mniej. Gra jest dużo szybsza, w związku z tym zarówno Tomasz Pisarczyk, jak i Michał Nikiel czują się dużo lepiej. Więcej piłek trafia w strefę podkoszową właśnie do Nikiela, który radzi sobie tam bardzo, bardzo poprawnie. Zobaczmy ostatnie 52 sekundy tej kwarty spotkania. Piotr Jäger jeszcze raz dał odpocząć Hałasowi. Łańcucianie blisko straty, ale jeszcze grają. Jäger do Balawendra, ale błąd 24 sekund. Dobra defensywa zespołu Rosy. No tak, to było dużo wymuszonych błędów po stronie Sokoła. Ta akcja była już taka rozpaczliwa. Dobrze, że w końcowym fragmencie meczu, w tej czwartej, najważniejszej kwarcie, Radomianie radzą sobie coraz pewniej. No i jest odpowiedź. Michał Nikiel za dwa i remis po 54. 26 sekund do zakończenia pierwszej kwarty spotkania. Piotr Jäger, trochę go puszcza Kardaś, Wilczek, Bogdanowicz, Fortuna za 3 punkty, nie trafia, jest zbiórka, jest jeszcze 7 sekund na akcję Rosy, Donigiewicz pod kosz, nie ma przewinienia. Bogdanowicz za 3 punkty z połowy boiska. No, to był błąd Radomian, bo chyba lepiej byłoby szukać Wilczka. Ale błąd oczywiście Łańcucian, lepiej byłoby szukać Wilczka i zdobyć łatwe 2 punkty. A tak mamy remis po 54. Wracamy na czwartą kwartę spotkania za kilkadziesiąt sekund.